Na konferencji w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych zaprezentowano samą ideę i pierwsze efekty działającego od 1 czerwca Polkowickiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Psycholodzy, wyciągając wnioski z całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, są zgodni, że potrzeba uruchomienia takiego telefonu była, bo młodzież ma problemy, z którymi nie ma się do kogo zwrócić. W tej chwili ja jestem po jednym dyżurze, 4 dni, no i można powiedzieć, że tak, no, statystyki nie robiłem, ale około 70% no to były telefony, można powiedzieć, z takiej grupy niepoważnej, no a reszta to już poważniejsze, bardziej lub mniej. Te niepoważne telefony, no to są po prostu albo jakieś żarty, albo głuche telefony, może to jest jeszcze takie badanie gruntu. Natomiast te poważniejsze i mniej poważne, no to dotyczyły, no albo jakichś takich spraw codziennych, no tam jakiś telefon dostałem na temat nieodrobionych lekcji, no ale był też telefon na przykład bardzo taki poruszający mnie, bo dotyczący takich głębokich, egzystencjalnych rzeczy 14-latka. Co prawda w każdej polkowickiej szkole pracuje psycholog i pedagog, ale nie każdy ma odwagę, by przełamać barierę osobistego kontaktu. Sytuacja jeszcze się pogarsza, gdy rozpoczynają się wakacje. Stąd pomysł uruchomienia tego telefonu spotkał się z zadowoleniem nauczycieli i dyrektorów polkowickich placówek oświatowych. Każda szkoła w Polkowicach ma akurat wspaniale rozwiniętą tutaj pomoc psychologiczną, pedagogiczną, bo mamy psychologa, każda szkoła ma psychologa, ma pedagoga w szkole, także uczniowie na miejscu mają wsparcie. Niemniej idea samego telefonu jest tu bardzo trafną ideą, bo tak jak było tutaj już w komentarzach, nie wszyscy uczniowie mają odwagę w bezpośrednim kontakcie opowiadać o swoich problemach, a telefon daje pewną anonimowość dziecku i zdecydowanie te pierwsze mogą być takie rozmowy prowadzone właśnie przez telefon, a później może nastąpić jakaś refleksja ucznia i uzyskanie chociażby takiej telefonicznej informacji też, że może o tym bezpośrednio porozmawiać już na miejscu w swojej szkole bezpośrednio z pedagogiem, psychologiem. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Polkowicki Telefon Zaufania to część programu Witaj Szkoło, Mosty zamiast Murów. To jedno z wielu działań podejmowanych w ramach programu wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w Polkowicach. Potrzeba takiego działania jest, bo depresja wśród młodych ludzi jest zjawiskiem coraz częściej występującym. 2 tygodnie funkcjonowania telefonu i kilkadziesiąt rozmów przeprowadzonych telefonicznych, w tym wiele również było żartobliwych, sprawdzających, czy ktoś ten telefon odbiera, ale również pierwsze bardzo istotne interwencje, bardzo poważne i właśnie na takie telefony czekamy. Jeżeli dzieje się krzywda dziecku, jeżeli się dzieje krzywda osobie dorosłej też, to proszę dzwonić. Czekają na Was terapeuci, psycholodzy, specjaliści, którzy pomogą rozwiązać problem, przedyskutują, przegadają, jak to mówią, problem z psychologiem lub w razie potrzeby uruchomią niezbędne służby i programy wsparcia dla dzieci. Wsparcie psychologiczne, program Mosty zamiast Murów, a w jego ramach Polkowicki Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, to zadanie, które jest realizowane dzięki środkom gminy Polkowice, które zaangażowane są tam, gdzie niewystarczające jest finansowanie przez budżet państwa, czy nieprzewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Proszę korzystać z naszej pomocy. Robimy to dla mieszkańców Polkowic, bo każdy potrzebuje jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia, więc staramy się to udoskonalać. Mamy świetnych fachowców. Dzisiaj zaprezentował się cały team psychologów, którzy są do dyspozycji państwa. Zapraszamy. Przypominamy numer telefonu zaufania 793 200 020.